około godziny 12.30 otrzymaliśmy sygnał o tym, że mężczyzna wszedł na przęsło mostu. Tym mężczyzną ostatecznie po około 35 minutach udało się na tyle porozmawiać, że dzięki pomocy strażakom i dzięki właśnie rozmowom przez nich prowadzonych zszedł z mostu. Do kilku chwili zostanie przewieziony na badania do szpitala. Niezbędna będzie prawdopodobnie konsultacja tutaj ze strony lekarza psychiatry, żeby stwierdzić, jaki jest stan zdrowia tego człowieka. Mężczyzna ma 45 lat, jest mieszkańcem Głogowa. Wszedł na most z zamiarem skoczenia z tego mostu. Podawał przyczyny bardzo osobiste. Dzięki temu, że udało się z nim przeprowadzić rozmowę i nakłonić go do tego, żeby wszedł do kosza drabiny, myślę, że nasz strażak wywiązał się bardzo dobrze ze swojej funkcji i roli. Udało się w miarę szybko go sprowadzić na ziemię. Przejęła go w tej chwili karetka pogotowia. Myślę, że dalsze procedury będą już prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Czy strażacy często mają do czynienia właśnie z takimi negocjacjami? W tym roku po raz pierwszy. Ale w ogóle? Nie, nie często. A macie jakieś szkolenia z tego zakresu? Nie mamy żadnego szkolenia, tym zajmuje się policja. Czyli to była też nowość dla tego strażaka? Nowość dla strażaka, ale i też wymuszona taką potrzebą chwili. To znaczy ten pan, który zamierzał skoczyć, nie chciał rozmawiać z nikim innym.